każdy przeciętny człowiek, pożyjmy słowo, raczej był mierny. Tak, kolejna część, monarchia, a oligarchia. No już mówiłem. I aktualna sytuacja. No już, dzisiaj dajmy spokój. Z czym mamy do czynienia? Może będzie za dużo się powtarza, prawda? Ja mogę mówić, ale to... No więc... Bo ja masz elementu powtarzania, o którym mówiłem poprzednio, nie? No zgadza się, to ale myślę, taki że... na przykład pan znany dosyć, Stanisław Michalkiewicz, powtarza wielokrotnie różne rzeczy. Także to jeszcze nic no nie, złego. Trzeba powiedzieć, że Michalkiewicz życie rozumiem, bo ostro krytykuje demokrację. Tak, tak. Ale jest za co demokrację oczywiście krytykować i jest za co sytuację obecną, czyli oligarchię krytykować, a wmawiają nam wszyscy, że jesteśmy w demokracji, jesteśmy demokratycznym państwem. To słychać codziennie z mediów głównego ścieku. Demokracja to są rządy słabych. A tak naprawdę rządzą w Polsce jakieś większość, grupy... Większość nigdy nie miała talentu. Interesów. Prawda. I to spoza granic Polski interesów. I tu widzieliśmy na poprzednim filmie spiska, Konfederacja Spiska się zawiązała. Proszę? Której celem jest przywrócenie monarchii w Polsce. Jak również zawiązała się Konfederacja Niepołomicka i tu na czele z marszałkiem Wojciechem Edwardem Leszczyńskim, który Sejm Walny prowadzi i działa na YouTube, na Sejm Walny możecie Państwo zobaczyć. Działa również Monarchistyczne Towarzystwo. My działamy tutaj, prawda? Też mamy już, widzę w Google'ach kilka informacji na temat restytucji monarchii. Ale wróg nie śpi. Restytucję monarchii możemy przywrócić w bardzo prosty sposób przez przywrócenie tego ustroju prezydenckiego. Tak, to byłby pierwszy krok. I też to już na blogu, na Neon24, w kilku postach umieszczałam. Pierwszym krokiem jest przywrócenie konstytucji. Silna władza jednostki, to jest monarchia. Z 1935 roku konstytucji kwietniowej, która umożliwi przywrócenie silnej władzy prezydenckiej. Francja nawet tak wykorzystał. Jest. De Gaulle, budując Piątą Republikę, wykorzystał konstytucję z 1935. Jeszcze mogę powiedzieć. A drugim krokiem byłoby właśnie już potem restytucja monarchii stricte. Aha, może dobrze, tylko momencik, bo chciałam Państwu tu zwrócić uwagę, więc wróg nie śpi. Niemcy przygotowują się jak najbardziej do restytucji swojej monarchii. I o tym też prawie... No milczy się o tym, tu Hohenzollerni i Habsburgowie. Problemu monarchii tutaj jest. Tutaj jest ten informacja na temat tej właśnie Konfederacji Spiskiej, mająca na celu przywrócenie monarchii w Polsce. No niewiele wiemy, prawda, o tym, o tej Konfederacji Spiskiej. Mogę powiedzieć, co to było z tą Republiką Weimarską. Republika, i ona jest tutaj ośmieszana natychmiast. Republika Weimarska w zasadzie utrzymała monarchię w postaci urzędu prezydenckiego. Pomimo, że tak, zostało zniszczone cesarstwo. Tak, ale nas bardziej interesuje to, co się tu w Polsce dzieje, bo Niemcy radzą sobie znakomicie w przeciwieństwie. Bo, no nie bardzo. Nie bardzo. No nie jak bardzo. To nie bardzo? Najsilniejsze państwo w Europie. Hegemon, który niszczy inne państwo. A co się dzieje? A i co się dzieje z Polakami w tym czasie i z Polską w tym czasie? Tragedia. Ale sprawy ustrojowe w Niemczech też są mocno pogmatwane i Niemcy próbują w tej chwili sobie to wyprostować. Piszemy tam pogmatwane są. No nie będziemy się Niemcami przejmować. Ale dobrze, parę słów chciałbym powiedzieć na ten temat. No może jeszcze. Dobrze, sekundkę tylko pokażę. Aha, ja muszę powiedzieć na 11 listopada i przejdę do problemu monarchii na terenie Niemiec. Dobrze. Może jeszcze to jeszcze tylko ja, to w następnej części, a ja dopowiem Państwu, że o co chodzi z Sejmem Walnym i sejmikami ziemskimi? No, jest to
stara polska, staropolska tradycja sejmów walnych i sejmików ziemskich. Wszystkie dzieci w szkołach się o tym uczą. Mam nadzieję, że nadal. Staropolska tradycja, no wielowiekowa, może kilku, nawet tysięcy lat, kilka tysięcy lat ma, że oddolna jest to forma zarządzania przez najlepszych, czyli sejmiki ziemskie wybierają najlepszych spośród siebie posłów, których się na sejm walny deleguje, a na tym sejmie walnym ci najlepsi właśnie z danej ziemi, czyli przypisani są posłowie do danej ziemi i reprezentują interesy ziemskie. Dlatego nazywamy ich posłami ziemskimi. A no nawet sejm taki może obrać króla. Nie? I tak się zadziewało. Bywały sejmy elekcyjne w Polsce, w polskiej tradycji. To niektórym osobom jest trudno, szczególnie partyjnym, zrozumieć, że dopiero obranie poprzez sejmiki ziemskie posłów na sejm walny daje pełną reprezentację. Czyli nie ma tego podziału takiego, jaki w tej chwili jest na partie. I w Sejmie nie są reprezentowane partie i ich partyjne, czyli partykularne w rzeczy samej interesy, ale no, wspólna, rzecz wspólna, dobro wspólne, Rzeczpospolita jest dobrem wspólnym. Pozdrawiam marszałka Leszczyńskiego, Sejmu Walnego. Niewiele jest tutaj informacji o samym Sejmie Walnym w tej chwili z Konfederacji Niepołomickiej. Tak jakby blokował internet bardzo. Sprawdzimy, czy na przykład się film pojawi. No, a tu wychodzi na szczęście. Jak Państwo jesteście zainteresowani, to możecie sobie to oglądać. Ja byłam na dwóch sejmach walnych jako poseł ziemi wrocławskiej, ziemi dolnośląskiej w Kętach 18 kwietnia 2015 roku i w Trzebnicy. Czyli to chciałam powiedzieć, że to mi się bardzo nie podoba, że jedna osoba, komitet wyborczy imienia jednej osoby znowu został zawiązany. Tak jak na przykład świńskiego ryja partia jednej osoby na nazwisku, to się nam źle kojarzy. Potem ze względów zdrowotnych na te sejmy tutaj już nie mogłam niestety pojechać. W kole. Po herbach Państwo znajdziecie, które piękne herby w Polsce miasta mają. To herb koła. Właśnie na tym w Trzebnicy to jest dobył herb Trzebnicy. I ja byłam osobiście i w Kętach. W kwietniu to było. A czy tu jest ten po lewej stronie jakiś ksiądz, jakiś duchowny? Tutaj? No. Kazanie księdza, ksiądz Kneblowski. Też nie znam. No, internet umożliwia bardzo dużo. No, tak, o ci ciekawostkę. Zakres informacji ogromny. Dobrze, dziękujemy na razie.